Bardzo przepraszam za brak filmu historycznego i obiecuję, że takowy jest w produkcji. Tymczasem chcę się podzielić z wielmożnym państwem swoim artykułem Przetrwanie sztuki wśród sztucznych neuronów, który z braku lepszego miejsca opublikowałem na serwisie Substack. Link gdzieś tam będzie. Artykuł powstał pod wpływem dyskusji z kolegą o kwestiach, które oczywiście przewidział już w pewnej formie Stanisław Lem. I Jeśli mogę coś polecić, to oczywiście jest jego tekst ze zmyślonej książki pod tytułem Historia Literatury Bitycznej, która omawia właśnie literaturę pisaną przez komputery i jest to tekst, który się znajduje w zbiorze Doskonała wielk Wielkość Urojona, Doskonała Próżnia to jest inny zbiór tego typu. I jest również fragment, który bardzo lubię, o rządach cesarzy pseudo w powieści Wizja Lokalna. który traktuje o rzeczywistości społecznej, gdzie kulturowo została narzucona fikcja, co wiąże się bardzo z tym, jak funkcjonowały typowe autorytaryzmy od wieku XX, ale wydaje mi się, że wciąż jest interesujące w kontekście tego, jak może powstawać sztuka komputerowa. Twórczość artystyczna to kolejny obszar, w którym pojawia się fala społecznego niepokoju na tle perspektywy automatyzacji. Regularnie otrzymujemy wieści o nowych, coraz potężniejszych modelach jak branża nazywa program uzyskany za pomocą algorytmów uczenia maszynowego Machine Learning ML. W tym roku zaprezentowano m.in. model DALE-E wytworzony przez prywatne laboratorium OpenAI, a także Stable Diffusion wypuszczony do powszechnego użytku przez Stability AI. Owe programy są w stanie wytworzyć grafikę mniej czy bardziej przekonującą, spełniającą dowolne żądanie użytkownika. Rodzi to w społeczeństwie pytanie, czy w ogóle będziemy potrzebować artystów w przyszłości. I mam to na myśli również pisarzy i muzyków, bo we wszystkich tych sferach mają miejsce podobne postępy. Narzędzie czy współautor. Wizja komputera jako po prostu produkującego dzieła jest bardzo uproszczona. Obecnie modele maszynowe są uruchamiane przez podanie im wywołania, prompt, jakiegoś fragmentu tekstu czy obrazu. Od którego algorytm ma wyjść w swojej kreatywności. Komputerowy model twórczy to więc raczej narzędzie niż samodzielny twórca. Może go używać człowiek, który wcześniej zamawiałby jakieś dzieło, trochę tak jak od kilkudziesięciu lat, może sobie próbować coś poskładać w programie graficznym, zamiast kupować materiały plastyczne czy kleić kolaże na papierze. To dzisiejszy drobny zleceniodawca, często skłonny do zamówień, które będzie mieć pani do portfolio. Z drugiej strony, artysta, słyszący takie odezwania, może wykorzystać model maszynowy do wykonania żmudnych prac, samemu skupiając się na pracy koncepcyjnej i selekcyjnej, mając pewną ideę dzieła, zawodowy smak i znajomość zasad kompozycji. Niektórzy twierdzą, że taka będzie właśnie rola sztucznej inteligencji. Jako jedynie narzędzia usprawniającego pracę na nowym rynku. Nawet gdyby spełniły się te optymistyczne oczekiwania, bardziej powtarzalne prace dawały niegdyś możliwość zatrudnienia i doskonalenia fachu, rozwijania się na wyższy poziom zawodowy. Po części jednak, przynajmniej jeśli chodzi o sztuki plastyczne, Rozkład systemu kształtującego twórców to wielowiekowy proces i częściowo napędzany gustami, a nie technologicznie. W średniowieczu i renesansie istniały warsztaty, gdzie mistrz zostawiał uczniom wykonanie prostszych części dzieła. Z czasem jednak narastał od czasów nowożytnych kult oryginalnego twórcy, konkretnego nazwiska, a w XX wieku oczekiwanie opanowania tradycyjnych technik naśladowania rzeczywistości stopniowo zanikło. To jednak głównie na poziomie sztuki muzealnej i handlu aukcyjnego. Tworzenie ilustracji, portretów i innej sztuki użytkowej i komercyjnej wciąż powstrzymywało pewien system ścieżki zawodowej. Jeśli chodzi o nowoczesną sztukę konceptualną, trudno powiedzieć, co właściwie miałby w niej zmienić model maszynowy, który rzeczywiście prezentuje się po prostu jako udoskonalenie techniczne. Przynajmniej do pewnego momentu sztuka maszynowa i tak będzie tworem człowieka, tylko wyprodukowanym w innym procesie pracy, gdzie komputer przejmuje powtarzalną robotę. Czy w tym układzie maszyna może być uznana za współautora, jest mocno dyskusyjne i systemy prawne będą musiały raczej podjąć arbitralną decyzję. Jurysdykcja amerykańska na przykład stoi na stanowisku, że tylko człowiek może być twórcą dzieła, po procesie w zeszłej dekadzie o zdjęcie zrobione przez makaka aparatem fotografa Davida Staitera. Co prawda, wyuczenie modelu odbywa się na wielu istniejących dziełach, ale tak samo ludzie tworzą pod wrażeniem obcowania z wytworami innych osób. Można powiedzieć, że właśnie zbiór dotychczasowych tworów, na których komputer dokonuje skomplikowanych matematycznie transformacji, jest najbliższym odpowiednikiem osoby autora. Fakt, że przez opieranie się na tym zbiorze maszyna jest skazana na replikowanie społecznych uprzedzeń wobec płci, grup etnicznych itd. zbudził duże niepokoje. Sprawia to też, że wszelka kultura słabiej scyfryzowana niż kultura amerykańska ostatnich dziesięcioleci będzie jeszcze bardziej zagrożona marginalizacją w świecie takich programów. Póki co wytworzenie w algorytmie trwałej osobowości, jakbyśmy powiedzieli, wydaje się odległą perspektywą. Pracownik Google Blake Lemoine parę miesięcy temu podniósł alarm po tym jak po rozmowie z komputerem doszedł do wniosku, że nowy model językowy Lambda jest świadomy. Lemoine został zwolniony za upublicznienie swoich rewelacji. Oficjalnie Google zaprzecza, żeby można było przypisywać cechy osobowe ich modelom maszynowym. Naukowcy i inżynierowie dobrze rozumieją mechanizmy działania tych systemów, a ich zachowanie jest zbyt mechaniczne, przewidywalne i łatwo manipulowalne, żeby były jakieś wątpliwości co do braku w nich świadomości. Z drugiej strony, Bless Aguera i Arcas, wiceprezes Google Research, w swoim artykule Do Large Language Models Understand Us, w czasopiśmie The Dalus z tego roku Podnosi szereg wątpliwości, jak właściwie można rozpoznać u kogoś świadomość, i czy nie jest to kwestia konwencji. Stąd wniosek, że lambda w istocie można uznać w pewnym sensie za świadome, filozoficznie i abstrakcyjnie przemawiają zatem w miarę przekonujące argumenty, ale póki co artysta się ze swoim maszynowym pomocnikiem porządnie nie, nie pokłóci. Jeśli dojdziemy kiedyś do sztuki tworzonej przez maszyny osoby, nie będzie to już właściwie sztuka maszynowa i bezumysłowo produkowana, o jakiej teraz mówimy. Obecnie w ostatecznym rachunku to człowiek jako osoba musi odpowiadać za przekaz i wymowę utworu, tym bardziej im bardziej specyficzne są oczekiwania co do tej twórczości. Jednak istnieje z pewnością pokusa, żeby porzucić co podejście i w zamian produkować sztukę masowo, w pełni automatycznie, bez niczyjego bezpośredniego nadzoru i odpowiedzialności. Tak jak w tej chwili próbuje się robić z moderowaniem mediów społecznościowych, selekcją osób starających się o pracę, wykrywaniem przestępców i podejrzanych, oceną prac uczniów itd. W takim świecie skuteczną taktyką może być po prostu zalewanie, spamowanie. Różnych kanałów komunikacji olbrzymią ilością wytwórczości. Tak tworzyłoby się w masach poczucie, że pewne treści są bardzo popularne, albo przynajmniej, że z ich potężnymi nadawcami lepiej się liczyć. Przez jakiś czas mogłaby to robić nawet partyzantka w typie grup Anonymous, pomimo prób ograniczania dostępu do modeli generatywnych przez organizacje takie jak OpenAI, jednak głównymi kandydatami są z pewnością państwa i korporacje o maszynową autentyczność. Jakiego konkretnego zadania nie postawilibyśmy przed sztuką maszynową, tworzy to konkretne problemy techniczne. Są to jednak problemy różnej klasy jedna do rozwiązania szybko, inne może w perspektywie stuleci. Chcielibyśmy na pewno od maszyny, żeby produkowała teksty i obrazy robiące wrażenie na ludziach. Na fundamentalnym poziomie jest to prezentowanie przekonujących przedmiotów i osób. Dalej, kwestia wpisania się w kod kulturowy, klisze i frazy zrozumiałe dla publiczności. To wszystko już jest wykonywane przez systemy typu Dalej i GPT-3 na zadowalającym poziomie. Trudniej jest, co prawda, wytworzyć dzieła, które mają jednocześnie funkcjonować jako dłuższe opowieści. Częściowo jest to ograniczenie praktyczne. GPT-3 ma 175 miliardów wewnętrznych par parametrów, zaś lambda w swojej największej wersji 137 miliardów. Takie liczby wymagają już kosztownej infrastruktury. Pomimo takiej wielkości są w stanie produkować jedynie dość krótkie teksty, których wewnętrzna spójność jest ograniczona do tej właśnie wielkości. Da się obchodzić to ograniczenie w niedoskonały sposób, prosząc algorytm o generowanie kolejnych skrawków, jednego za drugim. Nie jest przesądzone, jak daleko da się posunąć wielkość modelu i zarazem wielkość jego materiału wyjściowego, przynajmniej przy dzisiejszych środkach technicznych. Dalszy kłopot z maszynowym tworzeniem tekstów i narracji jest obecnie taki, że sztuczna inteligencja nie ma w sobie żadnego rozróżnienia między tym, co uznawałaby za rzeczywistość, a fikcją istniejącą w kulturze albo wytwarzaną samemu przez algorytm. W listopadzie tego roku uwidoczniła to afera modelu Galactica firmy Meta, który miał pomagać w pisaniu tekstów naukowych i zaczerpywaniu z zasobu wiedzy który Galaktyka miała w głowie, to znaczy w swoich parametrach. Publiczny dostęp do programu został zamknięty po trzech dniach, po wielkiej awanturze na Twitterze o różne nieprawdy, ochoczo wytwarzane przez Galaktykę, takie jak zmyślone artykuły prawdziwych naukowców i zarys dziejów niedźwiedzi w kosmosie. Szczerze mówiąc, jest to potencjalnie duży problem dla obecnego neuronowego paradygmatu SI, w którym wyuczanie algorytmów wymaga od nich rozmytego działania wewnątrz, zagłębiając się na mgnienie w matematykę, żeby funkcje pochodne dawały się gładko optymalizować. Niewykluczone jednak, że uda się to jakoś sprytnie obejść przez jakieś dodatkowe kryteria realności, uwzględniane przez algorytm. Przez jakiś czas będziemy mieć jeszcze charakterystyczne cechy utworów komputerowych, takie jak problemy z krawędziami, dziwne zawieszenie lub załamanie jakości pewnych fragmentów i szczegółów w obrazie czy w tekście. Za 30-40 lat te niedoskonałości mogły same w sobie stać się elementem nostalgicznej estetyki, tak jak ograniczenia elektroniki i grafiki lat 80. ubiegłego wieku znajdują ostatnio miejsce w nostalgii cyberpunkowej i retrokomputingowej. Powierzchowna wiarygodność i styl mogłyby teoretycznie wypełnić żądania polityczne i komercyjne wobec sztuki, jak również jej funkcje tożsamościowe i statusowe. Wystarczy tutaj osiągnąć odpowiedni poziom perswazji i ekspresji, czy sygnalizacji pożądanych treści. To w dużej mierze da się wyciągnąć ze sztuki już istniejącej i zebranej do nauki modelu maszynowego, przez przeformułowywanie w kreatywny sposób gotowych fraz. Ale obawiam się, że nawet sztuka czysto perswazyjna zacznie w pewnym momencie potrzebować, żeby komputerowy artysta wyjrzał za okno i dowiedział się czegoś o zmieniającym się świecie rzeczywistym. Mody się zmieniają i można być pewnym, że wiodąca estetyka, na którą dzisiaj rzuca się główny nurt, będzie za 5-10 lat wyglądać zgrzebnie, a później przez jakiś czas śmiesznie i przestarzale. Perswazji to nie sprzyja. Da się ten problem w dużej mierze rozwiązać przez podanie po prostu maszynie najnowszej produkcji kulturowej i zaktualizowanie zasad jej działania przez transfer learning i fine tuning. Być może będzie trzeba też jakieś treści usuwać z wkładu do modelu Training Dataset, jeżeli zamiast tylko rozszerzać granice kultury, jak może naiwnie wierzono w epoce liberalnej, będziemy odkrywać i wyłączać jej wcześniejsze terytoria z nawet pośredniego funkcjonowania. Wspomniane powiększanie czy zamiana uczącego zbioru danych tworzy w przyszłości ciekawe zjawisko. Modele przyszłe będą bowiem dostawać, pewnie w coraz większym stopniu, do nauki wytwory modeli wcześniejszych, wspomaganych przez ludzkich współtwórców albo nie. Patrząc na to analitycznie, oznaczałoby to stopniowo narastającą stagnację i konserwatyzm kultury, w której spada udział oryginalnych dzieł ludzkich na rzecz wytworów przetwarzania wcześniejszej historii przez maszynę coraz więcej razy i przez kolejne pokolenia modeli. A prawda, że ludzie z konieczności również tworzą kulturę z wcześniejszej kultury. Człowiek jednak, nawet najbardziej tandetny twórca klecący dzieła z banałów z czwartej ręki, dokłada do sztuki jakieś własne idiosynkrazje i dziwactwa, o ile nieautentyczne obserwacje życiowe. Modele maszynowe takie jak istnieją dzisiaj, nie potrafią wychodzić poza odtwórstwo i przeżuwanie. Jest to też z powodów ekonomicznych przeżywanie przede wszystkim głównonortowej kultury angloamerykańskiej. Otwiera to temat poszerzenia komputerowych systemów twórczych o jakiś element, by tak rzec, wyjścia na dwór. Zwłaszcza jeżeli oczekujemy od nich świadomości rzeczywistości, żeby móc u niej wyrażać prawdy i poszerzać horyzonty odbiorcom sztuki. Pożądanym rozwiązaniem byłoby umożliwienie maszynie łączenia wiedzy czerpanej z tekstu, obrazów i wideo, różnych modalności informacji, mówiąc żargonowo, jest to w istocie aktywny obszar badań i istnieją już modele uczone na każdym z tych rodzajów treści jednocześnie. Dalsze kroki są już mniej jasne. Jeśli oczekiwalibyśmy od systemu, żeby dowiadywał się nowych rzeczy przez otwartą konwersację z człowiekiem, Najpierw musiałby się takiej konwersacji nauczyć. Obecnie modele są uczone tylko, żeby wypadać wiarygodnie ze swoimi wypowiedziami. Powinno być jednak możliwe przygotowanie korpusu uczącego i procedury w ten sposób, żeby zamiast tego skupiać się na wydobywaniu interesujących treści z interlokutora. Przeskok od umiejętnie prowadzonej rozmowy do wyjścia w świat fizycznie na pokładzie jakiegoś robota. Wymagałby zaś rozwiązania całych oddzielnych klas problemów, np. ze sprawnym poruszaniem się w nieprzewidywalnej przestrzeni. Z tymi nie potrafimy sobie w pełni poradzić od dekad. Ujawnia się jednak dodatkowa możliwość, być może tańsza i pewnie nawet bardziej pożądana, przy odpowiedniej dozie pr ostrożności i hipokryzji. Można by bowiem zlecić ludziom i zapewne całkiem tanio, sporządzenie w miarę dokładnych opisów rzeczywistości, życia codziennego i zachodzących zmian. Byłoby to coś podobnego do artykułów prasowych, ale raczej bardziej szczegółowe i rozbudowane. Takie teksty mogłyby potem służyć do uczenia i aktualizowania modeli generatywnych, dostęp do których byłby następnie sprzedawany przez dominujące firmy. Co więcej, można by zapewnić zupełne bezpieczeństwo i przystawalność owych treści do narracji preferowanych przez firmę kontrolującą model. Teoretycznie mogłyby być, być one nawet zupełnie zmyślone i przedstawiać świat nie taki, jakim jest, na ile by to było w, w dobrej wierze możliwe a taki, jakim by się go wolało. Wystarczy, by jakoś znajdowało to akceptację społeczną, co byłoby tym łatwiejsze, im bardziej społeczeństwo byłoby otoczone tego rodzaju tworami. Faza akceptacji. Istnieje szereg zjawisk czysto kulturowych, które mogą występować przeciwko dominacji sztuki maszynowej. Na ile sztuka opiera się na wiarygodności, może ona budzić nieufność, jeżeli nie bierze za nią odpowiedzialności żadne nazwisko. Jeśli odbiorcy lubią móc odnieść dzieło do osoby żywego artysty, to bezosobowy wytwór może im się wydawać wybrakowany. Jednak już od dawna artysta może funkcjonować głównie jako zespół treści medialnych i jego całkowista wirtualność nie byłaby wielkim zaskoczeniem. Jest to obecne teraz na rynku jako komputerowo wygenerowani od podstaw VTuberzy. Dość szybko wśród publiczności rozprzestrzeni się wiedza o tym, jak wygląda sztuka wyprodukowana przez maszynę, zwłaszcza dopóki ma ona specyficzne właściwości rozróżnialne gołym okiem. Wiele firm i ludzi zamożnych może chcieć pokazać, że ma pieniądze na prawdziwych, żywych artystów, a nie tylko automatyczną taniochę z modeli SI. Może się to też połączyć z tendencją ostatnich dekad, żeby komercyjna wartość dzieła kulturalnego opierała się w dużej mierze na marce i widocznym połączeniu z własnością intelektualną łączącą we franczyzie filmy, zabawki, komiksy itd. Być może wielkie budżety, które tradycyjnie dają nam drogie efekty specjalne, mogłyby nam też dawać jako specjalny poczęstunek pracę prawdziwych ludzi. Ale raczej będzie się to dziać w ścisłych granicach rachunku ekonomicznego. Jest to też pole do crowdfundingu i internetowego patronatu dla osób, które zdołają wypromować siebie i swoje projekty jako organiczną alternatywę w komputerowej rzeczywistości. Nie twierdzę jednak, żeby w ten sposób mogło się utrzymać wiele osób. Można by powiedzieć, że nie widzę potencjału wpływów sztuki maszynowej zbyt pozytywnie. Przez stulecia wyglądając wyzwolenia od pracy przez maszyny, ludzie mieli chyba na myśli raczej prace nudne, wyczerpujące i niebezpieczne. Trudno by pewnie znaleźć niecierpliwie czekających na wyzwolenie ludzkości od rysowania, pisania i komponowania muzyki. Karol Marx wręcz obiecywał nam, że tym się będziemy zajmować, kiedy automaty będą pracować w fabrykach. A może wyjść raczej odwrotnie. Mimo wszystko, modele twórcze mogły dać szansę na realizację wielu artystycznym pomysłom, na które nie starczyłoby czasu i pieniędzy, gdyby wszystko musiało być zrobione ręcznie. Jakkolwiek by to brutalnie nie brzmiało, łatwiej będzie zilustrować wiele koncepcji i książek, a z czasem może nawet wytwarzać całe filmy, nie płacąc prawie nikomu. Zapewne niedługo będziemy mogli błądzić wśród potencjalnych dzieł zmarłych twórców i różnych stylów i motywów. A także ich zaskakujących połączeń. Podtrzymują jednak swój pogląd, że głównym zagrożeniem nie jest technologia, a jej funkcjonowanie w społeczeństwie, w danych warunkach politycznych, ekonomicznych itd. Dobrze by dążyć do jasnego oznaczania produkcji maszynowej, żeby publiczność mogła ją traktować odpowiednio inaczej. Być może państwa wprowadzą bony dla mieszkańców do wspierania miejscowej sztuki ludzkiej aby ta przetrwała i odpowiadała ich potrzebom. Zapewne potrzeba będzie jednak nowych norm kulturowych, a także kultywowania międzyludzkiej solidarności i zaufania, jeśli chcemy zachować elementy sztuki odzwierciedlającej doświadczenia ludzi.